Was w jeszcze jednym małym bonusowym odcinku z naszej rozmowy z menadżerem lotów kosmicznych NASA Arturem Chmielewskim. Otóż co zrobiłem? Wysłaliście mi tyle różnych pytań do Artura, że zdecydowałem się zebrać wszystkie te najgłupsze pytania od was na sam koniec i zadam je teraz wszystkie Arturowi. A więc, pierwsze pytanie. Czy NASA ukrywa kosmitów? To ja nie mogę na to odpowiedzieć, bo jestem bardzo zajęty i muszę pójść do pracy. Bardzo przepraszam. Okej. Okay. No wiesz, z kosmitami to jest tak. Mm-hmm. Kosmici są statystycznie prawie w 100%. Kolejne moje pytanie jest, czy wierzy pan w kosmitów? Także no, ale to od razu. Nie chodzi o wiarę. Mm-hmm. Mnie to denerwuje w ogóle takie pytanie, czy są kosmici. Mm-hmm. Bo wiesz, jak się idzie do jakiejś... Wszyscy na przykład naukowcy, jak gdzieś podróżują, wejdą gdzieś do dżungli amazońskiej, spotkają jakieś plemię, które nigdy nie spotkało nikogo innego oprócz siebie, mm-hmm. tak? To się dziwią, to jeszcze ktoś poza nami jest? No tak. Ojej! Wiesz... I to mnie denerwuje, że wiesz, nawet Kopernik powiedział, mm-hmm. nie jesteśmy w środku Układu Słonecznego. Mm-hmm. Potem okazało się, nie jesteśmy w środku Układ nasz Słoneczny nie jest w środku Drogi Mlecznej. Mm-hmm. Potem się okazało, że nie jesteśmy w środku kosmosu. Nie jesteśmy w środku, nie jesteśmy nic specjalni. Bardzo dobrze, że żyjemy, trzymajmy tą Ziemię w jak najlepszym stanie. I wcześniej czy później, mimo tych ogromnych dystansów, znajdziemy te inne cywilizacje. Mm-hmm. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Częściowo to, co właśnie przed chwilą zrobiłeś, czyli czy są rzeczy, które jako pracownik NASA nie jesteś upoważniony mówić publicznie? No, szczerze mówiąc tak. Mm-hmm. To znaczy, jeżeli chodzi o NASA, program kosmiczny, to możesz mi zadać jakiekolwiek pytanie i ja na nie odpowiem, mm-hmm. tak? Ale NASA czasami, na przykład ja pracowałem nad... taką technologią, gdzie na przykład wystrzeliliśmy z Marsa próbkę, tak? Mm-hmm. Tą próbkę musieliśmy znaleźć na orbicie i przywieźć na Ziemię. To jest mm-hmm. tak zwane Mars Sample Return, tak? I nagle jak zaczęliśmy nad tą technologią pracować, jak znaleźć tą próbkę, to jest taka, wiesz, coś wielkości piłki nożnej, mm-hmm. na orbicie Marsa, malutką kropkę i opracowaliśmy tą technologię, mm-hmm. no to zgłosił się do mnie ktoś z tak zwanego Departamentu Obrony i mm-hmm. mówi, o, to możecie taką kropkę znaleźć i podlecieć do niej i złapać ją i przywieźć. To bardzo ciekawe. Mm-hmm. Może moglibyśmy współpracować. No i oni mają swoje zastosowania, prawda? To jest rząd amerykański, więc współpracujemy. Czy jak mm-hmm. to wiem, budujemy ogromny teleskop na orbicie, no to my patrzymy się w kosmos, mhm. oni by chcieli taki teleskop, żebyś patrzeć na dół. Mhm. No i tam są, prawda, pewne te rzeczy, które oni nam tam mówią, no tego nie możemy powiedzieć. Mhm. Ale wszystko o programie samym NASA ci mogę powiedzieć. Okej, okay, rozumiem. Kolejne pytanie, to jest genialne. Czy Ziemia jest płaska oraz czy NASA przejmuje się zarzutami płaskoziemców? Wiesz, ja często jak chodzę do różnych szkół, rozmawiam z dzieciakami, mm-hmm. to nie o to chodzi, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, wiadomo, prawda? Tylko żeby to dziecko, które mówi, że Ziemia jest płaska, żeby się zastanowiło nad tym. Jakie mm-hmm. są argumenty nad tym, że jest płaska, a jakie nie. Żeby pomyśleć o tym, żeby szukać wiedzy, mm-hmm. żeby szukać danych, prawda? Mm-hmm. Żeby podejść do tego naukowo. Bo inaczej, jeżeli ktoś coś mówi, żeby cię tylko zdenerwować, no to nie ma sensu dyskutować. Ale jeżeli ktoś naprawdę tak myśli sobie, a może jest płaska, może nie było lądowania mm-hmm. na Księżycu, prawda? No tak. No to możemy wyjść w dyskusję. Mm-hmm. Rozumiem. Również moim kolejnym pytaniem jest, czy NASA naprawdę wylądowało na Księżycu i czy może pan to udowodnić? No więc, wiesz, jak udowodnisz cokolwiek? Jak udowodnisz... Mm-hmm. że chodziłeś, byłeś w danym dniu, jak miałeś 7 lat, w szkole. Mm-hmm. Byłoby ci to ciężko udowodnić. W tym wypadku, no wiesz, no mamy próbki z Księżyca, które możesz zbadać. Nawet możesz kupić chyba teraz próbki, jeżeli mamy do swojego laboratorium. Z Księżyca. Nie wiem czemu, ale kiedyś w wieku 12 lat, jak byłem w Muzeum Historii Naturalnej chyba w Wiedniu, tam można było właśnie kupić podpisaną, certyfikowaną próbkę skały z Księżyca. Tak. No i wiesz, te wszystkie argumenty, które są, dlaczego to nie było, to było sfingowane lądowanie, na każdy można odpowiedzieć bardzo mm-hmm. prosto. Po prostu trzeba troszeczkę rozumieć fizyki. No tak. To mm-hmm.
no nie jest to specjalnie ciekawe pytanie. No tak. Kolejne pytanie, chyba natury bardziej teoretycznej, filozoficznej. Czy czarna dziura może być tunelem czasoprzestrzennym? To znaczy, czarna dziura może zagiąć przestrzeń, prawda? Mm-hmm. My, są te tacy ludzie, prawda, jak z Caltech, jest wielu profesorów, które to studiuje tutaj, mm-hmm. czy są te time warm tunnels, mm-hmm. prawda? Wormholes, tak. Wormholes, mm-hmm. tak. No, teoretycznie to można to obliczyć i to no może tak. być, może się stać, prawda? Była to jest jedyny sposób, przez który możemy podróżować, żeby gdzieś tam dojść przez te odległości mm-hmm. i porozmawiać z tymi kosmitami. Tylko nie wiadomo, czy jak się wejdzie do takie przeciążenia, czy one nie rozmontują ci całego ciała na no tak. molekuły, prawda? Mm-hmm. To jest to. Rozumiem. Kolejne pytanie dotyczące logo NASA. Otóż oczywiście pan je nosi, bo pracuje pan w NASA, ale dlaczego wszyscy noszą bluzy z logo NASA? Dlaczego jest to takie popularne? No wiesz, to jest pewnie też z tego powodu, dlaczego ludzie noszą koszulki klubów piłkarskich, no tak? Mm-hmm. Bo się czują, jak założysz coś takiego, to się czujesz, jakbyś był gotowy wejść na to boisko. To może jak założysz koszulkę NASA, to się czujesz, jakbyś miał troszkę więcej IQ. Możliwe. Jak się mówi? Po polsku się mówi też IQ? Tak, jak IQ. Wydaje mi się, że tak. No, to może jest ten sam system. Kolejne pytanie. Jak szybki internet macie w NASA? Bardzo dobre pytanie. Jest on bardzo szybki, naprawdę. Okay. I dosyć niezawodny. I bezwirusowy. O, super. To jest dobre. Chociaż... Wiesz, byłem w tym miejscu u nas w budynku jednym, którym jest właśnie ci ludzie, którzy się zajmują cyber security. Mm-hmm. I oni mają taką ogromną tablicę tych różnych ataków, które przychodzą na przykład na Curiosity. Oh, wow. Prawda? I myślałem, że może taki atak przychodzi raz na rok, mm-hmm. czy coś takiego, że ktoś się chce włamać. Okazuje się, że włamanie się do Curiosity i kontrolowanie łazika na Marsie, mm-hmm. to jest, wiesz, taki holy grail. Każdy tego próbuje. I ja tam widziałem ataki na ten Curiosity, to było jak co 5 minut. To było, wiesz, no byłem zszokowany. Mm-hmm. Nawet nie przyszłoby mi do głowy, że jest specjalny jakby oddział ludzi, którzy się zajmują tym, żeby bronić tego tych ataków hakerskich. Tak. No, niesamowite. Jedna osoba skarżyła, to nie jest nawet pytanie, ale jedna osoba skarżyła się, że była w Houston w kontroli lotów i mieli strasznie dziadowskiej jakości merch w ich sklepiku, jakieś tam koszulki, bluzy i tego typu rzeczy. Czy ma pan coś do powiedzenia w tej sprawie? No wiesz, to jest business opportunity. Widziałeś, mógłbyś coś lepszego zrobić, otwórz sklepik obok. O. Przyjedź, otworzymy firmę obok, lepsza jakość, fajniejsze rzeczy, dobre pomysły i ciach. I robimy forsę i oczywiście dochody przeznaczamy na polski program kosmiczny. Dokładnie. Ostatnie pytanie. Czy radary często wykrywają niezidentyfikowane obiekty latające? Fajne pytanie. To nie chodzi tylko o radary, ale ja kiedyś prowadziłem taki program i pewnie jestem odpowiedzialny za może kilkanaście różnych takich historyjek, które podejrzewają, że NASA ukrywa UFO. A wiesz, jak to było? Jakie? Wtedy pracowałem nad testowaniem różnych technologii, zanim one polecą na statku kosmicznym mhm. i się zepsują tam, to trzeba je przetestować. Jednym z testów, które robimy, to wysyłamy je na stratosferycznym balonie. Tak? Mhm. I on tam na 100 tysięcy stóp, czyli tam ile... To jest dzielone przez 3, ile tam jest metrów. Widzowie sobie policzą. Prawda? No wiesz, niby space zaczyna się od tam 100 kilometrów czy coś. One lecą na tym balonie. Jak przetestujemy je w prawie próżni pod dużym promieniowaniem słonecznym, no to odpalamy, robimy dziurę w balonie i ten balon spada. Więc zapytam się ciebie tak, prawda? Jak wygląda, jakiego kształtu jest balon, jak leci w górę? Mniej więcej. Okrągły i duży. Kula, tak? Kula. A teraz jeżeli zrobimy w nim dziurę i on powoli spada, to myślisz, w jakim kształcie on jest? No robi się flag z niego taki podłużny. Znaczy to nie podłużny, ale... Wiesz, jak to mówisz tutaj, jakbyś przedziurawił balon. Okay. Ale co on robi, ponieważ to z niego ten hel wycieka mm-hmm.
bardzo powoli, powoli, to on się robi taki, wiesz, właśnie taki spodek. Spodek, rozumiem. I ten spodek właśnie jest srebrny, bo to jest, wiesz, żeby się nie ogrzewał, balon odbijał promieniowanie, więc jest srebrny z Mylar. Mhm. I ten spodek spadał. Robiliśmy to w Teksasie nad dużymi polami, prawda, żeby nie wpadł gdzieś tam na miasto, bo Palestine, Texas. I więc on spada. Mamy na tym, mamy GPS, no to ja jadę ciężarówką tam przez pola kukurydziane, tak? Zwijamy go, wrzucamy do ciężarówki i odjeżdżamy. No i teraz wyobraź sobie, jakiś farmer tam, jakiś rolnik zobaczył, a potem widzi NASA, ciężarówka, tak. NASA, jeżdża, o, i nic nie ma. I nikt nic o czym nie mówi, prawda? No to wiesz, conspiracy theory. Wiadomo. Tak to się odbywa często. Okej, okay, to tyle. To wszystkie moje pytania. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie niesamowite odpowiedzi, zarówno na te mądre, jak i te mniej mądre pytania. Wszystkie pytania są świetne. Jasne. I każde zainteresowanie przestrzenią jest genialne. Polacy są genialni, mądrzy, wiesz, tylko ktoś tam gdzieś na szczycie musi podjąć decyzję. Polski kosmos! Polski kosmos! Dokładnie. I miejmy nadzieję, że te filmy jak najwięcej widzów znajdą i to się stanie. Fajnie. Dziękuję Ci jeszcze bardzo, raz, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Fajne pytania, dziękuję bardzo. No i na tym skończyła się moja obszerna seria wywiadów z Arturem Chmielewskim. Ja osobiście bardzo dużo się z tych rozmów nauczyłem. Mam nadzieję, że Wy również coś z nich wynieśliście, a może nawet pan Artur zainspirował Was do kariery w NASA. A natomiast w czasie, kiedy wrzucałem te kolejne wywiady na YouTube, dostałem dwie przesyłki i obie z nich wydają się być swego rodzaju fan mailem, także otwieram je oczywiście przed kamerą i zaraz zobaczymy, co mi wysłaliście. A więc zaczniemy od mniejszej koperty, która, sądząc po pieczątce, doszła do mnie z Zakopanego. Jestem ciekaw, co w środku jest. Jest nieco twarda, więc nie wydaje mi się, że to jest list, może jakaś kartka świąteczna czy coś takiego. A proszę, pocztówka z Zakopanego. No i oczywiście na odwrocie mała notka, zaraz przeczytam. Serdeczne pozdrowienia z Polski, z Zakopanego. Bardzo dziękuję za piękną podróż historyczną drogą Ameryki. Oczywiście chodzi o moją serię z Route 66. Było to niesamowite uczucie prawie być tam z Wami i podziwiać niesamowite krajobrazy. Piękna pocztówka z Zakopanego od Ani. Tak wygląda, z pięknymi życzeniami z tyłu. Okej, okay, zobaczmy, czym jest druga paczka, która jest o wiele większa. W dodatku koperta jest czarna, chyba nigdy wcześniej nie widziałem tego typu czarnej koperty. Mam również na sobie naklejkę Favorite 89 Experience, cokolwiek to może być, od Tomasza Florkiewicza z Dąbrowy Górniczej. Także otwórzmy i zobaczmy, co tam w środku jest. Myślę, że tu się bez noża obejdzie. Okej, a więc mamy tutaj płytę CD, Favorite 89 Experience. Czyżby to była nazwa waszego zespołu? Mamy z tyłu 8 utworów. Okej, no i oczywiście notka. Cześć, z uwagą śledzę każdy twój odcinek i kibicuję ci bardzo mocno w zdobywaniu założonych celów. Podróż Route 66 to jedno z moich marzeń. Mega się jaram, że pokazałeś to, jak wygląda. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę to gigantyczne, bujane krzesło na własne oczy. Bardzo szanuję to, co robisz, więc podsyłam moją ostatnią płytę w wersji CD, jak i digital. Bardzo się cieszę, że wysłałeś digital, bo nie mam żadnego odtwarzacza do płyt CD. Z możliwością wykorzystania wszystkich utworów z płyty w twoich filmowych projektach. Słuchaj, bardzo, bardzo ci, Tomku, dziękuję za to. Po pierwsze, genialna grafika na okładce. Bardzo lubię ten typ grafiki. Wyjmę z opakowania, żebyście lepiej mogli widzieć bez tych odblasków. Tutaj macie piękną grafikę na okładce. W środku jest tego jeszcze więcej. Coś niesamowitego. I w dodatku, z tego co widzę, grafika jest również zrobiona przez Tomasza Florkiewicza, także po prostu genialna robota. Płyta na pewno gdzieś tutaj znajdzie miejsce na moim regale, tuż obok filmu The Room oraz Pulp Fiction. A słuchaj, piosenki zaraz ściągnę i posłucham. Ok,
Okej, okay, link do ich strony, do strony Favorite 89 wrzucam w opisie mojego filmu. Koniecznie tam zajrzyjcie, możecie tam zdobyć tą właśnie płytę, możecie tam również zdobyć merch z tą właśnie grafiką z płyty, na przykład koszulki, bluzy i tak dalej. I również możecie kupić same piosenki i je sobie ściągnąć cały ten album, który jest na płycie. Także koniecznie tam zajrzyjcie. Jedną z tych piosenek z tego albumu za chwilę wrzucę na koniec mojego filmiku, natomiast ja jeszcze chciałem wam przypomnieć o tym, że ja również mam sklepik z koszulkami, również mój merch. Jak widzicie, jedną z moich bluz mam właśnie na sobie, wreszcie doszła do stanu, chyba to ze 2 miesiące zajęło. Dla was oczywiście dużo szybciej dojdą, bo robione są w Polsce. No i również na przykład możecie sobie zakupić taki oto metalowy kubek. Kręci mnie kręcenie dla filmowców. A natomiast już za tydzień w kolejnym odcinku oddalamy się od tematów NASA i od tematów naukowych generalnie i zagłębiamy się w zakulisy Hollywood. Otóż zabieram was na plan filmowy, na którym niedawno pracowałem. Plan bardzo dziwnego filmu o nazwie Gingerweed Man. Filmu o magicznym, ciasteczkowym ludziku, piernikowym ludziku raczej, wzbogaconym marihuaną. Nie wiem, jak to lepiej wytłumaczyć. W każdym razie widzimy się za tydzień na planie filmowym. Do zobaczenia.